Małgorzata Parys, dzień dobry. Zapraszam na program Gość Dnia, w którym będziemy rozmawiać o sztukach walki, a moimi gośćmi są Ewa Kauch i Bartosz Muszyński z Armii Polkowice. Witam Was serdecznie. Witamy. Witam. Dziś porozmawiamy o klubie. Może kilka słów wstępu. Jak powstał klub, kiedy i skąd pomysł, żeby go stworzyć właśnie w Polkowicach? To tak, oficjalnie istniemy od roku 2011, więc przeszło dekadę. Nieoficjalnie zacząłem prowadzić zajęcia już trochę wcześniej. Skąd pomysł? Ja jako zawodnikiem walczącym w kickboxingu jestem od roku 2006. W momencie, kiedy skończyłem studia, nie miałem za bardzo pomysłu na siebie i w sumie kickboxing, czyli walka, to była jedyna rzecz, na której się znałem i postanowiłem iść tą drogą. Tak, postanowiłem iść tą drogą, rozpocząłem zajęcia, trafiłem do Polkowic poprzez tam kilku ludzi, których znałem. Całe szczęście, że trafiłem do Polkowic, jestem bardzo zadowolony. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pierwsze lata działalności, funkcjonowania klubu to trudny okres. Na pewno nie wyglądało to tak, jak to wygląda teraz, że jest mnóstwo ludzi i mega zainteresowanie. Te stereotypy związane ze sportami walki z roku na rok się zmieniają. Jeszcze 10 lat temu wyglądało to całkiem inaczej. Grupa była niewielka, ludzi było niewiele. Zainteresowanie też było niewielkie. Finansowo było ciężko. Miałem mnóstwo sytuacji, w których zastanawiałem się, czy warto, czy dalej ciągnąć ten temat. No ale jestem uparty, tak? Dużo ludzi mi to mówi, że jestem uparty i cały czas robiłem jedno. No i mamy rok 2021 i jestem bardzo zadowolony, że jestem uparty. Opłacało się. Myślę, zainteresowanie jest coraz większe. Udało się też otworzyć filię w Lubinie. Tak. Zainteresowanie ogólnie kickboxingiem. My robimy ten kickboxing, mi się wydaje, na dosyć wysokim, na wysokim poziomie sportowym, zachowując jakby taką świetną, taką przyjazną atmosferę. I to jakby wychodziło na zewnątrz, tak? Ludzie przyjeżdżali z miejscowości obok, tak, z Lubina, przyjeżdżali z Chocianowa. No i też stąd też pomysł na kolejne jakby filie, na kolejne sekcje. Jesteśmy w Lubinie, jesteśmy w Chocianowie i w wielu jeszcze innych mniejszych miastach wokół Polkowicy. Możecie pochwalić się jakimiś osiągnięciami, jeżeli chodzi o waszych zawodników, spod waszych rękawic, można tak powiedzieć? No jest pora do popisu, jeżeli chodzi. Trochę czasu mam nadzieję, że mamy. Powiem nieskromnie, bo mamy zawodników na bardzo wysokim poziomie, i amatorsko, i zawodowo. Przede wszystkim mój brat Kasper Muszyński teraz robi robotę na tym zawodowym poziomie. W zawodowych galach kickboxingu jest mistrzem MFC, wadze do 70 kg, jednym z najlepszych kickboxerów w Polsce. Jest cała seria nazwisk: Fabio Dillala, Mariusz Skupin, Mateusz Janur, Kuba Rymarowicz, Bartek Miedliński, Gracjan Rzepa, Niziński, Marcin, i tego mógłbym mówić. Jest Ewa oczywiście, która jest z nami. I na poziomie amatorskim, na poziomie zawodowym robimy, moim zdaniem, dobrą robotę. Wyniki, jakie osiągamy, jakby same mówią za siebie. Właśnie, Ewa, teraz przejdziemy do ciebie. Udało ci się uzyskać tytuł najlepszej zawodniczki na mistrzostwach we Włoszkowicach. Włoszakowicach. Przede wszystkim gratuluję. Powiedz, jak wrażenie, jak wyglądała twoja walka? Stoczyłam dwie walki. Jestem zadowolona z przebiegu walk. Generalnie z trenerem celujemy gdzieś tam docelowo na Mistrzostwa Polski i może gdzieś tam dalej chciałabym się sprawdzać w tych kategoriach chyba ciężkich. Cięższych. Zdecydowanie. Tak jak powiedziałam, jestem zadowolona z tych dwóch walk. No, sytuacja covidowa nie pozwala gdzieś tam na ten moment na jakieś większe starty, ponieważ sytuacja tutaj jest chwiejna. No i zobaczymy. A jak zaczęła się twoja przygoda z kickboxingiem? Od ilu lat trenujesz i kiedy trafiłaś do armii? Pierwszy trening zabrał mnie mój brat Paweł. To jeszcze były treningi, jak były w gimnazjum. Treningi na salce, gimnastycznie bodajże. W Polkowicach. Bardzo mi się spodobał pierwszy trening. Właściwie tutaj głównym pomysłem na taki pierwszy trening było to, że miałam problem
z emocjami delikatnymi i rodzice sami stwierdzili, że to może będzie dobry pomysł, żebym właśnie z bratem poszła na taki trening, żeby troszkę opanować te emocje. No i bardzo mi się spodobało. Podobało mi się też, że jest taka męska atmosfera. Ja zawsze gdzieś tam obracałam się wokół jakby samych chłopaków na podwórku, więc bardzo mi pasował i klimat przyjazny i sama atmosfera. Generalnie od samego początku spodobały mi się sporty walki, sporty takie uderzane. Nigdy nie podobały mi się jakieś fitnessy, jakieś tańce, czy jakieś takie typowo damskie sporty. Zawsze celowałam gdzieś tam w te męskie. No i tak zostało. Zaczęłam właśnie trenować w Polkowicach. Potem jeszcze z trenerem zaczęłam się zabierać autem do Lubina, bo jeszcze wtedy nie miałam prawa jazdy, nie miałam się jak dostawać, także tak się przemieszczałam między Polkowicami a Lubinem. Trenowałam dosyć systematycznie, więc potem z czasem pojawiały się jakieś drobne starty, no i tak się zaczęło. No właśnie, jak pamiętasz, wspominasz swoją pierwszą walkę? To była jakaś liga sparingowa, nie pamiętam trener, gdzie to było, chyba w jakimś Jaworze. Czy gdzieś? Dawno temu. Wiesz, start chyba był w 2014 roku, z tego co pamiętam, albo w 2013. No i to był fajny sprawdzian, tak? Po to się trenuje gdzieś tam, żeby weryfikować te umiejętności nabyte na treningu, na ringu. Mhm. Prowadzicie zajęcia dla kobiet. Jak one się w tym odnajdują? Czy przychodzą na wasze zajęcia z myślą, że będą walczyć, czy tylko też chcą na przykład zrobić kondycję? Mhm. Tak jak już też wcześniej rozmawiałyśmy, że generalnie te sporty walki stały się dosyć popularne, tak? I teraz już gdzieś tam łamią się te stereotypy, że sporty walki zarezerwowane są tylko dla mężczyzn. Coraz więcej kobiet jest chętnych w ogóle spróbować. Też nie są to treningi, tak jak gdzieś tam wspomniałeś, że walka i jakieś starty w zawodach, jakieś mordobicie, nic bardziej mylnego. To są fajne treningi ogólnorozwojowe z elementami kickboxingu. Dziewczyny poznają tutaj elementy też samoobrony, uderzeń, kopnięć. Jest cały szereg ćwiczeń, które prowadzimy właśnie tutaj na treningach, żeby polepszyć między innymi kondycję, sylwetkę dziewczyn. Także zachęcam spróbować. Mhm. A czy któraś z waszych dziewczyn już startowała w zawodach oprócz ciebie? Czy dopiero się szykują? Ta grupa tak naprawdę jest od niedawna. Dziewczyny mają gdzieś tam może chęci, żeby się sprawdzić. Aczkolwiek tutaj no, pierwszym krokiem jest uczęszczanie na sparingi, na które też zapraszamy. No i jeżeli któraś tutaj wykazywałaby jakieś chęci, no to pewnie byłaby możliwość tam wystartować na jakieś lidze na początek. Mhm. A jak wyglądają przygotowania do zawodów takiego przeciętnego zawodnika? Ile trzeba lat trenować, żeby wystartować w pierwszych zawodach? To jest kwestia bardzo indywidualna, tak? Każdy rodzi się troszkę inny i motorycznie, i koordynacyjnie. Każdy zaczyna od innego pułapu. Dla jednych będzie to pół roku, dla innych będzie to dwa lata, dla kogoś wybitnego będzie to nawet trzy miesiące. Kwestia indywidualna, jest to też sport indywidualny i to też w decyzji trenerskiej jakby leży podejmowanie decyzji co do startu. Teraz muszę widzieć, że ktoś jest w stanie zachować się odpowiednio, obronić się odpowiednio, że te jego reakcje są na odpowiednim poziomie, to pozwala mi jakby dopuścić kogoś do startu. Także jest to wszystko przemyślane, odpowiedzialne. Jeżeli ktoś decyduje się na starty, no to musimy mieć pewność, że on sobie poradzi. Mhm. Prowadzicie zajęcia dla dzieci. Czy widzicie różnicę dzieci w dobie pandemii, które są zamknięte już od ponad roku? Niektóre dzieci w ogóle nie mogą uczęszczać na zajęcia na przykład w szkole. Czy to wpływa na ich kondycję psychiczną i fizyczną? Czy no, takie... Zdecydowanie. Tutaj też rozmawiając z rodzicami odnotowałam właściwie w 80%, że jest to problem z nadwagą, z którymi dzieci borykają się, tak? Ponieważ siedzą przy komputerze, nie mają tej swobody wyjścia z domu, tak? I gdzieś tam spożytkowania tej energii, którą mają chociażby na dworze czy na boisku, więc no na pewno jest jakiś spadek formy. No to dlatego dzieci uczęszczają do nas na zajęcia dosyć systematycznie, oni wręcz tego potrzebują, tak? Chcą, czują taką potrzebę wyjścia z domu, przyjścia na trening i dla nich to też się już stało troszkę taki chleb powszedni, tak? Dzieci sami mówią, że proszę pani, a nie byłem we wtorek na treningu, tak mi tego brakowało, ale zrobiłem w domu tam 20 pompek i jakąś tam serię, więc fajne też jest to, że nasze zajęcia też tak wpływają na dzieci, nie tylko na sali, ale też poza nią. Na pewno dzieci są bardziej zdyscyplinowane, też mają
gdzie spożytkować tą swoją energię. Też tutaj działamy wraz z trenerem, bardzo zależy na tym, żeby tutaj hamować tą agresję, tak? Nic bardziej mylnego, jeżeli osoba myśli, że sporty walki wręcz pobudzają do tej agresji. Nie, tutaj niwelujemy te zachowania agresywne, jest dyscyplina zachowana na treningu, także jeżeli chodzi o treningi dla dzieci, to jest naszym priorytetem. Mhm. Uczyć też dzieci, żeby się nie bić poza treningami. Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj tylko dodam, że w obecnych czasach, gdzie mamy naukę zdalną, to ten ruch fizyczny, ta aktywność fizyczna, te zajęcia motoryczne, szczególnie dla najmłodszych dzieci, nabierają jeszcze więcej na większym znaczeniu i wydaje mi się, że rodzice powinni dbać o to, żeby dzieci ruszały się, a nie siedziały cały czas przed komputerem, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Też prowadząc zajęcia dla młodzieży widzę, że jakby ten poziom motoryki u roczników coraz młodszych jest na coraz niższym poziomie. Teraz coraz rzadziej zdarzają się osoby, które są w stanie zrobić nawet podstawowe ćwiczenia, wyskoki, fikołki, tego rodzaju. To było kiedyś naturalne, to teraz z roku na rok stają się te rzeczy praktycznie niemożliwe do zrobienia. To wygląda, brzmi dość absurdalnie, ale niestety w takich czasach żyjemy. Stąd też wydaje mi się, że rodzice, którzy wysyłają dzieci właśnie czy do nas, czy ogólnie dbają o to, żeby dzieci uprawiały sport, robią dobrą robotę i brawa dla nich. Nie każdego też stać, żeby wysłać dzieci na zajęcia dodatkowe, które no niestety kosztują, ale ruszyliście z akcją prosto na salę, czyli osoby, które są mniej zamożne, mogą też wysłać dzieci na treningi za darmo, tak? Jak to wygląda? W tej chwili współpracujemy, już powiem, o co chodzi z tą akcją, współpracujemy ze starostwem w Polkowicach. Starostwo polkowickie wyszło również do nas z inicjatywą o wspólną akcję. I w ramach tej akcji dzieci z pieczy zastępczych, z rodzin zastępczych, z domów dziecka przychodzą do nas na zajęcia bezpłatnie. Robimy to nieodpłatnie. Chcemy zaangażować te dzieci do ruchu. Wierzymy, że jest to pozytywne i dobre działanie. I też wydaje mi się, dzieci wyniosą z tego bardzo, bardzo dużo. Teraz ta akcja rozszerza się, bo chcemy też z podobną inicjatywą ruszyć do Lubina, do starostwa lubińskiego. Wydaje mi się, że im więcej dzieci jesteśmy w stanie zaangażować w sport, zaszczepić ich tym takim bakterium sportowym, żeby zajmowały się sportem, a nie czymś innym, no to jest wartość dodana i chcemy w tym kierunku iść. Na sam koniec, jakie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o wasz klub? To tak. Jako klub stajemy się coraz większym, tak? Coraz większy rośniemy, tak powiem, liczebnie i rośniemy w siłę. Z roku na rok jest nas coraz więcej i wydaje mi się, że kolejnym przystankiem, tak, w rozwoju będą organizacje własnych małych gal zawodowych, własnych lig amatorskich. I to będzie jakby nasz kolejny główny cel jako klub. Sportowo oczywiście będą to wyjazdy na Mistrzostwa Polski, zdobywanie medali na Mistrzostwach Polski oraz przygotowywanie zawodników do walk zawodowych na coraz wyższym poziomie. Aczkolwiek te gale zawodowe i ligi no niestety troszkę się przekładają w czasie ze względu na to sytuację, jaką mamy. Ja życzę, żeby wszystko wróciło do normalności jak najszybciej i żeby plany na przyszłość się spełniły również jak najszybciej. Dziękujemy za rozmowę. Przypomnijmy, moim Państwa gościem była Ewa Kauch i Bartosz Muszyński, Armia Polkowice. Dziękujemy. Dziękujemy.